dziecko przychodzi na świat, jak wiadomo, ono głównie poznaje ten świat wszystkimi zmysłami, czyli dotyka, na początku bardzo niewprawnie, wkłada wszystko do buzi, wącha, ogląda. Ten początkowy moment rzeczywiście jest też taki, że nawet ten wzrok nie jest dobrze wykształconym zmysłem, więc potrzebujemy jakichś zabawek, które będą wyraziste, kontrastowe, które będą wydawały jakieś dźwięki, które będą pobudzały te zmysły do poznawania świata. Co możemy zaproponować rodzicom? Możemy zaproponować tutaj taką zabaweczkę. Ona jest czarno-biała w większości. Dziecko, które właśnie jest noworodkiem, to po prostu nie widzi kolorów jeszcze i czarno-biały będzie najlepszym, bo będzie kontrastem takim najmocniejszym. Ma bardzo dużo elementów. Bardzo fajnym elementem jest lusterko, które się tutaj po pierwsze odbija światło. Można obserwować rozmaite ruchy, które się w nim będą odbijały. Jest świetna pszczółka, która też ma tutaj czarno-białe paseczki i kolorowe guziki. Jest miłym w dotyku zwierzaczkiem o też bardzo różnej fakturze. To powinna być bardzo fajna zabawka na początek. Jest taka książeczka, która sobie szeleści. Dzieciaczek też dotykając jej poznaje właśnie różne faktury, tak jak pani mówiła, jest fajna, mięciutka i właśnie jest ten plus, że wydaje to odgłosy szeleści. Tutaj mamy też element taki, który możemy sobie ugryźć. Tak więc jak dziecko oczywiście wkłada wszystko do buzi, to nic tam się nie stanie złego. To co fajne w tej zabawce to też to, że wymaga interakcji z dorosłym. Tak? Pamiętajmy, że taki maluszek na początku naprawdę jest jeszcze bardzo niewprawny. Możemy mu pokazywać, zachęcać do tego, żeby zgniatać, próbować, doświadczać różnych faktur. To może być fajny moment w ciągu dnia, kiedy stymulujemy nasze dziecko. Gryzaki są świetne, ale to już w takim momencie, kiedy dziecko zaczyna mieć trochę sprawniejszy uchwyt, tak? Kiedy ta rączka już jest bardziej precyzyjna, no i zaczynają pojawiać się te wszystkie kłopoty związane z ząbkowaniem, tak? Można wkładać do buzi. Te gryzaki są świetne, ponieważ mają właśnie bardzo rozmaitą strukturę, one są wypukłe, one są też wypełnione płynem, który może być schłodzony w lodówce i może łagodzić wszystkie dolegliwości związane z tym okresem. Myszka, która również może być powieszona nad łóżeczkiem i ma bardzo fajne kolory, żywe i plus jest taki, że wydaje też odgłos. Tutaj w środku jest taka kuleczka, która sobie grzechocze. A równocześnie jest bardzo bezpieczna, ponieważ wszystkie jej kształty są mięciutkie, obłe. Pamiętajmy, że zabawki tak naprawdę dostosowujemy do naszego dziecka. To tak jak ubranka. My możemy się kierować jakoś pewnym przedziałem wiekowym, ale musimy też obserwować, jak rozwija się nasze dziecko, jakie są jego potrzeby, na czym najbardziej się w tej chwili, w danym momencie rozwoju koncentruje. Tutaj też ja znalazłam taką grzechotkę, która ma ruchome elementy, ma również te kontrastowe barwy biało-czarne, wydaje dźwięki, można swobodnie ćwiczyć rączkę.